No to jeszcze raz na Coney Island, za nami stacja końcowa metra, Coney Island. Krzysztof pracuje w nowojorskim metrze, no i to jest chyba jedyne metro, które funkcjonuje 24 godziny na dobę. No to tak, tak, to jest... Jesteśmy na stacji Stillwell Terminal, dokładnie tak to się nazywa, gdzie zbiegają się cztery nitki metra, tak zwane BMT linie, czyli Brooklyn Manhattan Transit. Kiedyś to były prywatne linie, teraz w tej chwili to jest wszystko w ramach jednego systemu New York City Transit. I tak, to nie tylko to jest ewenementem metra nowojorskiego, że pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Takim następną ciekawostką jest, że na przykład na niektórych liniach metra są, po tej samej linii jadą pociągi, są tory dla pociągów lokalnych, czyli zatrzymujące się na każdej stacji, a są też, miałeś się pewnie okazję ekspresowe, przekonać, tak. Ekspresowe, tak. To chyba z tego, co słyszałem, to jest jedyne takie metro, które właśnie w ten sposób funkcjonuje. I parę linii takich jest. Są, mówiąc szczerze, generalnie dzięki metru nowojorskiemu dzielnica Bronx tak powstała. Dzielnica rosła dopiero wokół metra, a nie odwrotnie. Pierw powstało metro, linie IRT, czyli Interborough Rapid Transit, które się rozwijały z Manhattanu w kierunku na północ, a wokół tego powstawały budynki zamieszkane i tak. Czyli metro się przyczyniło do rozwoju miasta, a nie odwrotnie niż to w innych miastach, gdzie po prostu, żeby miasto mogło funkcjonować, trzeba zbudować metro. Tu akurat były... Takie praktyczne informacje. Tygodniowy bilet kosztuje $33. O, to tego nie wiedziałem, no. To dzięki za informację. $33, pojedynczy, nie wiem, tam 2,75? 2,75, a miesięczna karta, to wiem, bo jak widzę rachunki z karty kredytowej, żona kupuje czasami, to jest chyba 120 parę dolarów za miesięczną kartę. No, tu warto jeszcze wspomnieć, że metro to karta obowiązuje też na autobusy i na kolejkę nawet linową. Tak, no to są pewne restrykcje, żeby, ale na przykład system MetroCard bardzo ułatwia w tej chwili poruszanie się. Dawniej to były żetony, jak na przykład można się było przesiadać z jednego pociągu na drugi bez dodatkowego płacenia, tak zwany transfer. Należało mieć taki specjalny bilet od kierowcy autobusu. Teraz już tego nie potrzeba, bo system elektroniczny już to wychwytuje. No, bardzo to wygodne. Ostatnio rozmawiałem tu ze znajomym, że od kiedy wprowadzono opłatę za samą kartę, $1.5, karty z metra przestały się poniewierać po stacjach, tak? Czy to prawda? No tego nie wiem, też mnie pytasz o ciekawostkę, której nie wiem. Ja nie płacę za metro, jako pracownik mam za darmo, każdej porze dnia i nocy. Ale mnie to tak zawsze zdziwiło, że no, Ameryka tutaj, a $1.5 zrobiło absolutny porządek, że każdy to. Każdy szanuje, no to na ulicy tego nie znajdziemy, jakbyśmy tu szukali, to przeszliśmy już ze 2-3 godziny, jesteśmy tutaj i żadnego dolara nie znaleźliśmy na ulicy, także to nie jest tak jak... Nawet kartę od metra też, nie? Nawet kartę od metra. Ja mam swoją notabene, tak z ciekawości, żeby dokończyć, to akurat moja karta, to jest moja przepustka, tak wygląda karta metra z jednej strony, znaczy ta dla klientów, z drugiej strony jest to moja przepustka zarazem. Aha, ze zdjęciem. Ze zdjęciem oczywiście, tak, to już jest to jest bardzo ważny dokument wbrew pozorom. I to tak to wygląda. Metro ma ponad 130 lat chyba, 140, żebym już nie skłamał może. No to widać. Widać, czasami czuć. No szczury gonią, także to takie obrazy. Szczury są jednym mankamentem, ale sami Nowojorczycy nie są zbyt schludni, jeżeli chodzi o dbanie o infrastrukturę, może nie zniechęcajmy ludzi do przyjazdu, jednak zapraszamy w dalszym ciągu. Ale działa komfortowo i taka jest powszechna opinia, że jeśli ktoś pozna działanie nowojorskiego metra, to w każdym mieście już sobie na pewno poradzi. No, metro nowojorskie system to jest chyba 468 czy 486, tutaj mogę się mylić co tego, a to jest ponad 460 stacji. To jest 130 lat czy więcej, tak? To robi swoje wrażenie, bo nie ma tablic informacyjnych, gdzie, co, którą, nie jest to takie proste, także... Znaczy są pewne punkty, Nowojorczycy, w tej chwili są aplikacje na smartfony, gdzie ci pokażą drogę, tak, to bardzo ułatwia, bardzo pomaga. Wi-Fi zaczyna funkcjonować już praktycznie nawet chyba w tunelach. Nie wszędzie, na pewno na stacjach jest intencją, żeby wszystkie stacje miały bezpłatny internet już dostępem.
Nie, nawet nie. No ja się to długo uczyłem, bo cały czas jechałem albo za daleko, albo nie w tą stronę. No trzeba się czasami wsłuchać w zapowiedzi, ponieważ czasami jedna stacja może pociąg opuszczać ze względu na przykład na aktywność policji, tak to się często zdarza. Gdzieś także no, to takie remont, że tak, czy remont, no te remonty no to już są jakoś tak bardziej zapowiadane, ale jakieś takie zdarzenia nieprzewidziane, no to często pasażerowie, czyli przepraszam, nie mamy prawa jeszcze używać słowa pasażerowie, to są tak zwani customers, czy klienci, czyli płaci i wymaga na tej zasadzie, a pasażer może być za darmo. Także. No ja polecam metro z dwóch względów, jak ktoś ma mało czasu, to metro bardzo pomaga, no ale też trzeba wziąć, wkalkulować, że nie zawsze sobie z nim poradzimy, to trzeba naprawdę mieć dużo czasu, żeby korzystać z metra, no przynajmniej na początku. No troszeczkę trzeba poświęcić, tak, zorientować się, jakie są podstawowe zasady, nord, północ, uptown, downtown, No górny Manhattan, dolny Manhattan, tak, no to tak, jest taki, tak. Taki Brooklyn, to jest to. Tak, bo normalne, jak wszystkie tak. Drogi prowadzą do Yumy, to wszystkie linie metra prowadzą na Manhattan, to tak to tu wygląda. No i tutaj mamy akurat konduktora metra nowojorskiego w tył na lewo, akurat w drugą stronę troszeczkę w Łodzi, w drugą stronę, o, pełnym kaszkieciku, uniformie takim, jak konduktor powinien być. No to tyle na temat metra. Dziękujemy, pozdrawiamy. No, dzięki.